piątek, 14 czerwca, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Psychologii zjawisko rozproszenia odpowiedzialności polega na tym, że im więcej osób przygląda się danemu zjawisku, tym większe prawdopodobieństwo, że nikt nie zareaguje. Czy tak było w przypadku skatowanego w Sosnowcu na śmierć 28-latka z Jastrzębia Zdroju? Okoliczności bójki wciąż nie są znane. Z czego może wynikać fakt, że ludzie boją się reagować? Fatima Orlińska. W takich sytuacjach większość obserwatorów z perspektywy psychologicznej uważa, że pomocy udzieli ktoś inny, a w rezultacie nie udziela jej nikt. W wielu przypadkach kończy się to niestety tragedią. To czym podyktowany jest brak reakcji większej grupy osób na kryzysowe zjawisko, to najczęściej strach. Jest w nas zapewne takie przeświadczenie, że lepiej się nie mieszać. Ich jest trzech, ja jestem sam, nic nie zrobię, to mogę też dostać, prawda? A nie wiadomo, czy jeszcze inni też gdzieś tam nie są w jakiś sposób z nimi, nazwijmy to, w zmowie, czy gdzieś nie są dookoła, prawda? Więc jak najbardziej to zjawisko rozproszenia odpowiedzialności, ten strach, coś takiego, co powoduje, że nie chcemy jawić się jako gdzieś tam bohaterowie też. Można być może, możemy mówić już tak bardziej w kategorii takich mentalnych, o jakimś takim może zmianie mentalności, tak? Na zasadzie takiej, że no, bohaterów jakby się nie ceni, prawda? Więc to jakby to wszystko może wpływać na to, że rzeczywiście nie reagujemy. A reagować powinno się zawsze, bo w przypadku potrzeby ratowania ludzkiego życia liczą się naprawdę sekundy. Pomocy można udzielić nie tylko w sposób bezpośredni, wzywając służby czy nawet krzycząc. Bezpośrednią pomoc przedmedyczną prawny obowiązek ma udzielić każdy, zwłaszcza osobie znajdującej się w sytuacji zagrażającej utracie życia. Bez względu na to, jakie ma zewnętrzne obrażenia, jeżeli nie ma tętna, nie ma oddechu, podejmujemy w pierwszej kolejności RKO. Oczywiście, jeżeli mamy dostępną apteczkę, staramy się zatamować wszelkiego rodzaju krwawienia, które są obfite, nieobfite, przez miejsce uciskamy w tym miejscu opatrunkiem uciskowym. Sprawdzamy, czy są drożne drogi oddechowe, czy pacjent oddycha, czy ma świadomość, czy jego serce bije. Jeżeli nie, to podejmujemy natychmiast RKO, czyli 30 uciśnięć, 2 wdechy. Za nieudzielenie pomocy grozi kara więzienia do 3 lat. Konsekwencji prawnych nie powinniśmy się obawiać jednak w momencie, gdy chcąc ratować komuś zdrowie lub życie, wtrącimy się na przykład w bójkę. Kluczowa jest natomiast ocena intencji, jakie temu towarzyszą. W takiej sytuacji działamy niejako w stanie wyższej konieczności i jesteśmy absolutnie uprawnieni do tego, żeby taką interwencję podjąć, a nawet dokonać ujęcia obywatelskiego, jeśli jesteśmy w stanie, to takie osoby zatrzymać do czasu przyjazdu policji. Oczywiście nie sposób wykluczyć sytuacji ekstremalnej, że na skutek zaangażowania się w taką bójkę sami wyrządzimy komuś krzywdę. Wówczas oczywiście nie jesteśmy wolni od odpowiedzialności, ponieważ wszystko zależy od tego, czy nasza reakcja była adekwatna. Wciąż nie wiemy oficjalnie, jak było w przypadku śmiertelnie pobitego podczas dni Sosnowca Marcina. Choć doniesienia świadków mówią, że w tłumie nie zareagował nikt, konieczne jest potwierdzenie okoliczności przez sąd. Mysłowice mogą być kolejnym miastem, które wprowadzi tak zwaną uchwałę krajobrazową. Na razie w tej sprawie trwają konsultacje. A na czym ma to polegać, o tym Paweł Jędrusik. Zdania na temat reklam czy szyldów w Mysłowicach są różne, choć raczej przeważają takie jak w wielu miejscach. Jest ich za dużo i kłują w oczy. Powiem panu, że w Mysłowicach nie ma za dużo reklam. No. Nie za dużo jest. Nie rzucają się w oczy? Nie, po prostu nie. Za dużo jest i powtarzają się te reklamy, bo jeżeli jest jedna czy tam dwie na całym, no tu na rynku, To dobrze, ale jak jednak o drugi i poganio drugą, to już za dużo. Z podobnego założenia wyszły władze Mysłowic i przygotowują się do wprowadzenia uchwały krajobrazowej. I nie chodzi o to, aby w mieście całkowicie zlikwidować reklamy czy szyldy reklamowe, a o ich uporządkowanie. My te działania zmierzające do opracowania samego dokumentu poprzedziliśmy taką szeroką inwentaryzacją przestrzeni miejskich, czyli w pierwszej kolejności sporządziliśmy taki raport mówiący o tym, co w naszym mieście jest, jak to wygląda. Zinwentaryzowaliśmy główne szlaki komunikacyjne, główne arterie miejskie i na tej podstawie, na podstawie analiz tego zebranego materiału, no, wysnuliśmy pewne wnioski. Obecnie urzędnicy prowadzą w tej sprawie konsultacje społeczne. Zanim jednak uchwała krajobrazowa trafi w ręce radnych, może minąć sporo czasu. Może to być około 2 lat.
Prace nad uchwałą krajobrazową są efektem inicjatywy radnych Koalicji Obywatelskiej jeszcze z poprzedniej kadencji i nie ma chyba miasta, oprócz tych, które uchwałę krajobrazową już przyjęły, które by takiej uchwały nie potrzebowały. Mysłowice jej potrzebują, panuje pewnego rodzaju chaos, głównie jeżeli chodzi o szyldy, o ustawianie reklam, to szpeci oczywiście otoczenie, estetykę. A nawet gdy radni przegłosują już taką uchwałę, to znów trzeba będzie się uzbroić w cierpliwość, bo nie zacznie ona obowiązywać z dnia na dzień. W czerwcu w całym kraju zaplanowano ich około 50. Hasłem tegorocznej edycji są słowa „Zjednoczeni dla życia rodziny ojczyzny”. Po kilku latach przerwy do Katowic wraca Marsz dla Życia i Rodziny. Uczestnicy ruszą w najbliższą niedzielę spod katowickiej archikatedry. Magda Sincewicz. Bo to właśnie w stronę rodzin chcą się zwrócić organizatorzy marszu, uświadamiając tym samym lokalnej społeczności, jak ważną rolę spełnia ona w naszym życiu. No, organizujemy je po to, żebyśmy się mogli tego dnia radośnie spotkać w jednym miejscu i z jednej strony zamanifestować, pokazać Katowicom i nie tylko, bo w około 50 miastach w Polsce przez czerwiec cały przetaczają się takie marsze, żeby pokazać właśnie lokalnej społeczności, że zobaczcie, jesteśmy, trwamy, jest nam dobrze, ale z drugiej strony też jest to dla nas uczestników tego marszu, takie wydarzenie, gdzie widzimy, no kurczę, nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy sami, no i jest nadzieja. Nadzieja na to, by w codziennym pędzie umieć się zatrzymać, choć na chwilę, by docenić to, co najważniejsze, czyli drugi człowiek, bliski człowiek. Każda rodzina ma swoją historię, każda rodzina ma swoje blaski i cienie, ale w tym dniu, w niedzielę, chcemy w sposób szczególny świętować, cieszyć się z tego, co dobre w naszych rodzinach, też docenić to, co jest piękne, wartościowe, dobre i co warto też rozwijać i co warto też innym pokazać. Patronem honorowym wydarzenia jest arcybiskup Adrian Galbas oraz prezydent miasta Katowice Marcin Krupa. Początek marszu zaplanowano po godzinie 13 po mszy w archikatedrze. Wydarzenie zakończy piknik rodziny na łące koncertowej w Parku Kościuszki. Ruszają Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, a nasze oczy już w niedzielę będą zwrócone na stadion w Hamburgu, gdzie polska reprezentacja zagra z Holandią. Na co powinniśmy się nastawić podczas tych mistrzostw, sprawdzał Paweł Jędrusik. W Jaworznie na mieszkańców czeka już strefa kibica, gdzie będzie można obejrzeć niedzielny mecz. Nastroje wśród mieszkańców są stonowane. Trudno powiedzieć, no bo to może wygrają, bo już Lewandowskiego nie ma. Tak myślę. Wyjdą z grupy? Wyjdą. Biorąc pod uwagę wcześniejsze osiągnięcia albo ich brak, no nie oczekuję zbyt wiele, szczerze mówiąc. Myślę, że jak co 4 lata wyjście z grupy to będzie sukces. W naszą reprezentację wierzy były reprezentant Polski Ryszard Czerwiec i uważa, że wcale nie jesteśmy na straconej pozycji. Mam nadzieję, że po tych eliminacjach, gdzie awansowaliśmy w sumie to z trzeciego miejsca po barażach i tych dwóch meczach sparingowych, gdzie naprawdę no, pokazaliśmy, że w miarę umiemy grać piłkę, także na pewno te optymistycznie można patrzeć na te mistrzostwa. No, mam nadzieję, że my nie musimy tam nic zrobić, tak? Jeżeli chodzi o Polskę, bo Francja, czy Holandia, czy Austria, oni muszą wyjść z grupy i na pewno będą walczyły o to. A my możemy spokojnie podchodzić do tych meczy i wydaje mi się, że z każdym meczu możemy coś ugrać. Nieco chłodniej na całą sytuację patrzy dziennikarz sportowy Rafał Musioł. Przede wszystkim pamiętajmy, że to są najbardziej rozbudowane Mistrzostwa Europy w historii, więc te drzwi i tak były otwarte wyjątkowo szeroko, bo gdyby były dotychczasowe zasady, to nie zmieścilibyśmy się w tym turnieju finałowym. Po drugie, myślę, że dla nas każda grupa byłaby najtrudniejszą na tych mistrzostwach ze względu na to, że polska reprezentacja chyba w tej chwili nie budzi żadnych wielkich nadziei. Na początek mistrzostw Polska zagra z Holandią. Początek meczu w niedzielę o godzinie 15. Ponad 100 kur, kaczki, gęsi, konie, świnie i krowa Basia. A do tego 16 kotów, kilka psów i cała masa królików. Wszystkie żyjące w wielkiej symbiozie w mieście, Błędowie, dzielnicy Dąbrowy Górniczej. Dla właścicieli wiejskiej zagrody to chleb powszedni, dla odwiedzających gospodarstwo coś wyjątkowego. Chwilę relaksu i odskocznia od zgiełku miasta. Magda Sincewicz. Żyć jak pies z kotem,
Tu to powiedzenie się nie sprawdza, bo wszystkie zwierzęta żyją w zgodzie. Wszystkie się dogadują, mimo że funkcjonują w nieco nieoczywistych połączeniach. Na przykład kaczka, którą opiekuje się kwoka. Daliśmy kwoce jajka i myśleliśmy, że to jest jajko kurze i podłożyliśmy, a tu się okazało, że kaczuszka i się wykluła. Jak widać, nie przeszkadza jej towarzystwo. Podobnie zresztą jak reszcie. Tu, w wiejskiej zagrodzie leżącej nieopodal pustyni Błędowskiej, kaczki żyją z kurami, świnki morskie z królikami i konie z krową. Zwierzęciem, które przecież nie jest rzadko spotykane w naszym kraju, a jakże często budzi to niesłychane zainteresowanie, zwłaszcza wśród najmłodszych. Ludzie są z różnych, można powiedzieć, zakątków i ludzie mieszkają w blokach, w swoich domach, tego tu. No to tak coś z bloku, no to się wcale nie ma co dziwić, że nie wiedzą w sumie, że mleko powstaje od krowy takiej, basiuli. I jak ona w ogóle wygląda, że ma taki szorstki język, od tego tu. Wiedzą tylko, że idzie się do sklepu i się kupuje w kartonie, a w butelce. I między innymi właśnie po to gospodarze stworzyli to swojskie miejsce, bo stąd pochodzą i nie wyobrażają sobie innego życia. Chcą nim zainteresować innych, by zrozumieli, jak wiele daje kontakt z naturą w tym zaganianym dzisiejszym świecie. Pokazujemy dzieciom, jak wygląda życie na wsi, skąd się bierze mleczko, skąd jajeczko, bo każdy mówi, że o mleko z kartonu, a jajko z Biedronki. No. Także no teraz dzieci się właśnie uczą tego, przyjeżdżają do nas przedszkola, mieliśmy tu już grupy, no i bardzo dzieci zadowolone stąd wychodzą. Mogą i w takim stanie wyjść dorośli, bo wiejska zagroda otwarta jest dla każdego. Prócz zwierząt czeka tu na przybyłych rozłożony koc na polanie czy przejażdżka bryczką. Jubileuszowy koncert z okazji 16 urodzin telewizji TVS na ekranach telewizorów. Koncert odbył się w malowniczym Ustroniu 1 czerwca, a teraz w trzy kolejne niedziele będzie go można obejrzeć na naszej antenie. Pierwsza część 16 czerwca o godzinie 19:45. Sercem kochaj mnie, cóż więcej można chcieć, podaruj mi dzisiejszą noc. 16 urodziny telewizji TVS to wyjątkowa impreza z prawdziwą plejadą gwiazd. Między innymi laureatami i finalistami talent show telewizji TVS Mosz Grajwka. Wybór amfiteatru w Ustroniu nie był przypadkowy. Ustroń, znany z pięknych górskich krajobrazów, stał się tego wieczoru stolicą muzyki. To wyjątkowe miejsce dodało koncertowi magii i stworzyło niepowtarzalną atmosferę, którą będziecie mogli Państwo poczuć także przed telewizorami. Każdy z artystów przygotował coś specjalnego na tę okazję. Na scenie pojawili się znani i lubiani artyści, m.in. Damian Cholecki, Bernadeta Kowalska, Krzysztof Koniarek czy Happy Jędrowski Show. Emisja kolejnych części koncertu 23 i 30 czerwca. Taki był piątek. Miłego weekendu. Do zobaczenia.